Tomasz Hase, menedżer w dziale rozwoju firmy AgriPolska. Dzisiaj gościmy w redakcji Bezpługa. Bezpługa oznacza troszeczkę inny profil produkcji, trochę inne problemy, trochę inne kwestie związane z presją agrofagów. Mam tu na myśli szczególnie zwiększoną presję, jeśli chodzi o choroby, zwiększoną presję, jeśli chodzi o chwasty, kompensację pewnych gatunków. Zawsze staramy się, nie odpuszczamy oczywiście tego segmentu rynku, staramy się znajdować nowe rozwiązania, chociażby herbicydy z adiuwantami. Pracujemy cały czas nad polepszeniem działania środków, jeśli chodzi o zwalczanie takich uciążliwych chwastów jak wyczyniec polny czy różne gatunki stokłos. Także serdecznie zachęcam do kontaktu z naszymi doradcami. Jesteśmy cały czas dla Państwa dyspozycji. Bezpługa to nie znaczy gorzej, to znaczy po prostu inaczej. Często firma Syngenta ma do siebie, że to są fajne odmiany, natomiast generalnie rośliny są wysokie i natomiast i łuszczyny są bardzo wysoko osadzone. Także tutaj, że tak powiem, duża część łodygi po prostu nie jest obsadzona łodygami, łuszczynami i robi to górą łapy. Jest to nasza najstarsza odmiana. W zasadzie to może już powinniśmy ją wymienić, natomiast no, ona ma wiele zalet takich, gdzie cały czas mamy rzesze klientów. Bardzo dobrze się sprawdza na tych słabszych glebach. Daje dobre wyniki, czasami może, że tak powiem, w badaniach cyboru gdzieś wypadać nawet i blado. Natomiast cały czas, gdzie trafia to na słabsze gleby, ta odmiana bardzo dobrze się spisuje. Tak? Jako pierwszą też wybraliśmy tą odmianę do otoczkowania w pierwszym roku sprzedaży, z tego względu, że odmiana bardzo dobrze, że tak powiem, zachowuje się w rozrzedzonej normie wysiewu i bardzo, bardzo mocno, że tak powiem, robi te poboczne odnalezienia od samej ziemi. Także pomimo, że jeśli ściana gęsto, generalnie ład może być nie bardzo stabilny, natomiast w tym rzadkim siebie ten ład naprawdę się silnie wiąże i jest bardzo stabilny. Także tutaj, jeśli słabsze gleby generalnie, czy, że tak powiem, w wersji otoczkowanej, odmiana jak najbardziej z pewnością do polecenia. Z racji, że to jest starsza odmiana, też to, że tak powiem, cena jej też już jest łagodniejsza. Okej, zapraszam do odmiana Camino, również odmiana hybrydowa, z hodowli firmy Euralis. Odmiana polecana zarówno na te gleby, czy lepsze, czy słabsze, jak najbardziej nadaje się też do opóźnienia terminu siewu. Co jest jej troszkę piętą achillesową, to mniejsza odporność na te ugięcie łanu. Także tutaj, jeśli siejemy tą odmianę z racji tego, że warto. I to jest naprawdę wysoka odmiana, dużo jest tej biomasy. Także tutaj w tym wypadku trzeba, że tak powiem, te regulatory dawkować i na tym nie oszczędzać. Ona z pewnością nam się odwdzięczy plonem. Odmiana też średnio wczesna. Także jak powiedziałem, jak najbardziej też polecana do tych, że tak powiem, późniejszych zasiewów. Tak, w hodowli Monsanto, jak Państwo widzą, z pewnością odróżnia się, że tak powiem, od innych. Proszę Państwa, jest to odmiana półgarłowa. Dzięki tej mniejszej biomasie mamy, że tak powiem, ład niższy. Jest to, że tak powiem, odmiana, która z pewnością troszkę później, że tak powiem, startuje i na wiosnę. Troszkę wolniejszy rozwój ten jesienny. Dzięki temu mamy tutaj bardzo dobrą przygotowałość. Tak, to jest jedna z najlepiej zimujących z naszych odmian, proszę Państwa. Tak? Dzięki temu, że jakby Państwo tutaj przy jesienią czy przez tą wiosnę, powiedzmy, te stożki wzrosły są aż wyssane. A generalnie, jak stwierdziliśmy, też bardzo, bardzo dobrze do tego dobrze. Prowadzi sobie bardzo dobrze w trudnych warunkach. Rok ubiegły też to pokazał, gdzieście na Kujawach była susza. Naprawdę, że tak powiem, ta odmiana tutaj pronowała nam najlepiej. Nie jest polecana z racji, że tak powiem, że odmiany karłowe nie są polecane na te najsłabsze gleby, czyli tutaj powiedzmy na te gleby słabsze do tych średnich, dlatego że jeśli Państwo chcieli, to jest odmiana wczesna, także nie zalecana w szczególności do tych opóźnionych siewów. Natomiast mówię, jeśli mówimy o liniówkach, odmiana jak najbardziej polecana, przede wszystkim z racji plonu. Tak? Myślę, że w tej chwili z odmian liniowych to jest pod względem plonu odmiana numer jeden. Zaleta, odmiana bardzo niska. Nawet, że tak powiem, robi wrażenie takie, proszę Państwa, że jeśli idziemy na pole przed zbiorami, ciężko oszacować, jest jej plon. Kolejna, proszę Państwa, odmiana Allegria, również ponownie Euralis. Jaka jest zaleta tej odmiany?
Odmiana też niewysoka, można przeoszczędzić na regulatorach z pewnością. One nam będzie z pewnością dobrze się przydał. Tak, dobra. Również podobnie Uralizm, natomiast jeśli byśmy porównywali Allegrię z Nektarem, jest to odmiana zupełnie odwrotna, tak? Wolny wigor, taki wczesny, poza siebie generalnie, jeśli powinniśmy siać ją wcześniej, ponieważ ona wolniej się rozwija, tak? Do tych najwcześniejszych siewów, jeśli zaczynamy, powinniśmy zaczynać od Nektara, natomiast wiosną czy do zbiorów jest to odmiana, że tak powiem, jedna odmiana mniejsza. Bardzo biomasa tutaj jest duża. Jeśli mamy Nektara, tutaj powinniśmy dobrze ją skracać, żeby ten plan nam się nie zwrócił, ponieważ to są bardzo, bardzo wysokie. Bardzo wysokie rośliny, tak? W ostatnich 2 latach wprowadziliśmy na rynek nasiona otoczkowane rzepaku, gdzie obok naszych odmian, czy hybrydowych, czy również liniowych, chcielibyśmy coś jeszcze dodać generalnie dla rolników, którzy chcą rzepak wysiewać w rzadszej obsadzie. Jest to ważne generalnie, gdyż rzepak powinien być siany rzadko. Dla nas 50 roślin na metrze roślin hybrydowych, czy też 70 roślin liniowych, to rzeczywiście stanowczo jest zrobić. Normalne nasiona też da się wysiać punktowo, natomiast idąc w miarę potrzeb tutaj rolników, którzy posiadają już na swoich gospodarstwach czy siewniki do buraków, czy kukurydzy, chcieliśmy zaproponować im rozwiązanie typu nasion otoczkowanych. Wiadomo, że generalnie dzięki temu możemy uzyskać mniejszą obsadę oraz także równomierną obsadę na każdym metrze kwadratowym pola. Ważne jest, aby generalnie z każdego metra kwadratowego pola uzyskać właściwy plon.